Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam was z kościoła świętego Marcina w Krakowie w ten jesienny dzień 24 października we wtorek. A witam was słowami, które zaproponował nam na dzisiejszy dzień do rozważania przewodnik z Biblią na co dzień. I są to słowa, które odnajdujemy w psalmie 40, w 6 wersecie tego psalmu i w liście do Kolosan w 2 rozdziale, w 3 wersecie. Pierwsze z nich brzmią: wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I te drugie słowa z Nowego Testamentu: w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Mądrość. Czym jest mądrość? Myślę, że Kraków to dobre miejsce, aby o tym mówić, ponieważ mądrość bardzo często kojarzy się z wiedzą, a jak wiemy, Kraków ma bardzo bogatą tradycję akademicką, związaną chociażby z pierwszym nieprzerwanie istniejącym uniwersytetem na ziemiach polskich. Ale czy mądrość musi być tożsama z wiedzą? Wiedza pozwala poszerzyć nam granice naszego poznania. Wiemy coraz więcej, poznajemy świat na wiele różnych sposobów, bo poznajemy go zarówno przez nauki matematyczne, jak i przez nauki przyrodnicze, a i humanistyka dostarcza nam nowych aspektów poznania, dostarcza nam nowych możliwości poznawania świata. I to wszystko jest bardzo ważne. Nasze wykształcenie, szkoły, które kończymy, wiedza, z którą zostajemy po ukończeniu tej szkoły, jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pozwala nam się orientować w świecie, pozwala nam znać ten świat, umieć w nim funkcjonować. Ale też daje nam nasze pasje, daje nam sedno naszego życia, pozwala nam zdobyć zawód, z którego czerpiemy satysfakcję, jest bardzo użyteczną i bardzo miłą sprawą. Ale ta wiedza nie zastąpi nam mądrości. Mądrości, która prowadzi nas do życiowej roztropności, mądrości, która daje nam możliwość mądrego funkcjonowania w świecie, roztropnego funkcjonowania w świecie, rozpoznawania tego, co jest dobre, a co złe. Mądrości, która pozwala nam odkrywać więcej i więcej, która poszerza zdolności naszego umysłu, która poszerza zdolności naszego poznania i wykracza ponad nie, no bo żaden zamysł ludzki nie jest w stanie Bogu i tej mądrości, która w nim jest ukryta, dorównać. Mądrością bowiem jest Bóg. I ta mądrość objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. To On jest naszą codzienną inspiracją, to On prowadzi nas do odkrywania miłości, do odkrywania relacji z drugim człowiekiem, to On prowadzi nas do rozpoznawania tego, co jest celem i sednem naszego życia. To On daje nam zbawienie, to On buduje relacje z drugim człowiekiem, relacje oparte na miłości, oparte na wzajemnym szacunku, ale także pokazuje nam to, co jest najważniejsze dla życia każdego z nas. Amen.